Policja w Gnieźnie obchodziła swoje święto. Uroczystość z tej okazji zorganizowano na dziedzińcu Komendy Powiatowej. Wręczono wyróżnienia, odznaczenia oraz awanse w stopniu służbowym. 12 lipca w Poznaniu obchodziliśmy wojewódzkie obchody święta Wielkopolskiej Policji. W dniu dzisiejszym jest mi bardzo miło i mam zaszczyt być tutaj na obchodach święta powiatowego Policji w Gnieźnie. Jest to czas, kiedy możemy podziękować wszystkim awansowanym, wyróżnionym, pogratulować ich za ciężką pracę, służbę, którą wykonują z poświęceniem, ale też również podziękować nie tylko policjantom, ale też pracownikom cywilnym. Jaka jest ta służba w policji? To jest trudna służba, na co dzień o tym nie mówimy, dziś jest okazja, żeby zwrócić na to uwagę. Tak, to prawda. Jest to służba wymagająca poświęcenia, oddania, zaangażowania. To tak naprawdę są 24 godziny w ciągu doby. Policjanci nie wiedzą, kiedy zostaną wezwani do służby, kiedy będzie trzeba jechać i podjąć jakąś interwencję. Także no, nie mają czasu wolnego jak w innych zawodach, tylko muszą się liczyć, że ta gotowość musi być zawsze i zawsze muszą być dyspozycyjni po to, żeby służyć społeczeństwu i zapewnić bezpieczeństwo. Chciałabym życzyć optymizmu, takiego podejścia z pasją do służby, spełnienia wszystkich swoich takich marzeń, zarówno zawodowych, jak i osobistych. No i takiego pełnego fachowego pełnienia służby, bez żadnych zagrożeń, bez żadnych rzeczy, które by po prostu sprawiały niepotrzebne problemy. Święto o Policji, jak co roku, jest takim szczególnym dniem dla policji w ogóle, ale również dla policjantów gnieźnieńskich. To dzień, jedyny dzień w ciągu roku, w którym świętujemy. 364 dni w ciągu roku pełnimy służbę, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, a ten jeden dzień wąskie grono osób może świętować. Pozostali policjanci w dalszym ciągu są na interwencjach, patrolują ulice naszych miast i za to z tego miejsca serdecznie im dziękuję. Wszystkim wyróżnionym, odznaczonym również serdecznie jeszcze raz gratuluję. W tym roku mieliśmy jedno odznaczenie państwowe. Jest to złota odznaka za długoletnią służbę. Policjant odebrał tą odznakę w trakcie uroczystości wojewódzkich obchodów Święta Policji i tutaj na dziedzińcu naszej komendy dwóch policjantów otrzymało resortowe odznaczenie, brązowa odznaka zasłużony policjant. Myślę, że to jest takie uhonorowanie trochę ich z jednej strony i długoletniej, i zasłużonej służby, zaangażowania w nią i niech będzie mi wolno jeszcze raz z tego miejsca tej trójce w sposób szczególny podziękować. Awanse na wyższe stopnie służbowe wręczono 78 funkcjonariuszom. W gnieźnieńskiej komendzie, 4 komisariatach i jednym posterunku służy obecnie 284 policjantów.